Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości, tak mówi list do Rzymian o ludziach opisanych w Rzymian 3 rozdział 14 werset. Ruchliwa handlowa ulica, autobusy, samochody, ciężarówki tworzą niekończący się łańcuch, a przechodnie nieustannie się śpieszą. Nagle niektórzy przystanęli, bo przy krawężniku idzie człowiek ubrany w łachmany i przeklina głośno. Przekrzykuje nawet hałas ulicy. Obrzydliwe i brudne słowa wychodzą z jego ust bez końca. Większość przechodniów tylko kiwnęła głową, patrząc na ten teatr. Ale jakby tutaj jeden z mężczyzn przypomniał sobie powyższe słowa z Biblii, ten człowiek był pijany i z pewnością dlatego nie miał zahamowań. Ale czy może coś takiego wychodzić z ust, jeśli wcześniej nie tkwiło w sercu? Czy można wypowiadać tak zepsute słowa, jeśli wcześniej nie należały do naszego słownika, jeśli nie były w naszych myślach? Jakże wiele przekleństw wypowiadanych przez ludzi jest przez ludzi w przeróżnych okolicznościach. Może to będzie nowa myśl dla Ciebie. Bóg słyszy każde wypowiedziane przekleństwo, a jest ono dla Niego złem, znakiem bezbożności. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i chce, by człowiek odzwierciedlał jego istotę. Jednak nie tylko o przekleństwa tu chodzi. W naszym życiu jest wiele złych zwyczajów, których wciąż się trzymamy i wyrządzamy nimi szkodę. Ich źródłem jest wnętrze człowieka i to musi być przezwyciężone. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże. Psalm 51, werset 12. Tak modlił się król Dawid i miał rację. Sami nie umiemy się oczyścić, ale Bóg chce nieczyste i udręczone serca zmienić i oczyścić przez wiarę w Jezusa Chrystusa i Jego śmierć na krzyżu. O tym mówią nam Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, 9 werset. Wtedy możemy żyć tak, jak Bogu będzie to miłe.